Z nami Grzegorz Rato, król szleców, mistrz świata 1974 RFN, później dwukrotny medalista mistrza świata, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej przed erą Zbigniewa Bońka, z których osiągnięć przez całą pana karierę życiową jest pan najbardziej taki dumny? No, muszę powiedzieć, że tych sukcesów trochę tam było w mojej karierze. Choć zawsze żartuję w ten sposób, że to było w tym drugim tysiącleciu, teraz mamy trzecie tysiąclecie, powiem panu. Ale wszystkie chyba mecze, wszystkie mistrzostwa świata chyba dla piłkarza są najważniejsze, bo oprócz tego, że była jeszcze olimpiada, tam był złoty medal olimpijski i srebrny, no to jednak bardzo wysoko cenię mistrzostwa świata. Jakieś porażki jednak są? Jakieś takie rzeczy, które dało się zrobić lepiej? Sportowców nie ma drużyn, które by nie doznały porażek, i to niektóre takie, no, nieprzyjemne, jakby powiedzieć, nie? Największe kluby, trzeba powiedzieć, przegrywają, bo jak sobie przypomnę, nawet Real Madryt, który z Borussią Dortmund dostał piątkę, ja Robert Lewandowski 4 bramki im strzelił wtedy, wie pan. Ale to się nie wspomina takich meczy. Wspomina się zwłaszcza te dobre mecze, a więcej było tych takich bardzo dobrych meczy, to jest raz. Drugi raz sytuacja, byłem związany w Polsce tylko z jednym klubem, to byłem ze Stalą Mielec, którą też zdobyłem dwukrotnie Mistrzostwo Polski, powiem panu, i też byłem królem strzelców Ligi Polskiej. A trochę szkoda, że nie udało się wyjechać za granicę w szczycie kariery? No ja wyjechałem za granicę, wie pan. Takie były przepisy kiedyś, wie pan. Przepisy były, że 30 lat i wtedy można było wyjechać za granicę. Dzisiaj to nie skutkuje. Dzisiaj wyjeżdżają juniorzy już. Są dobrze, to już inne kluby podkupują. Ale wie pan, no, to jest już historia. To nie mówimy o tym, co by było, jakby było. Jestem w sumie zadowolony z tego, co osiągnąłem. I myślę, że nie jeden z młodych piłkarzy chciałby osiągnąć takie sukcesy i wyniki, jak ja osiągnąłem. W szczytowym momencie tutaj pan na pewno w Rzeszowie bywał często ze Stalą Mielec, o czym zresztą pan mówił dzisiaj w transmisji na Polsacie Sport. Tak, graliśmy tutaj ze Stalą Rzeszów, ale później Stal Rzeszów wyleciała z Ekstraklasy i długie lata nie była. Później chyba nie weszła nawet do Ekstraklasy. Tak to powiem, no, ale wspominam, ale mam za to serdecznego przyjaciela Jasia Domarskiego, który spotykamy się praktycznie bardzo często, wie pan, spędzamy ten wspólny czas, także no, z przyjemnością wspominam tu mecz, jak graliśmy pierwszy mecz, jak Stal Mielec zaawansowała do pierwszej ligi, gdzie tu był w komplet publiczności, ludzie stali, jak jest bieżnia żużlowa, to stali jeden wzdłuż tej linii, że jak się wpadało, to kibice przyjmowali na ręce i cyk, z powrotem na zieloną murawę nas wyrzucali, wie pan. Także no to były takie święte wojny, Stal Rzeszów, Stal Mielec, to jak było później przez długie lata Resowia, Stal Rzeszów, to jest taka święta wojna. No. A na trybunach było spokojniej niż obecnie? Powiem panu, na trybunach była kultura. To był komplet, no to palca pan nie wcisnął na trybunie, w ogóle naokoło stadionu. I nie było tego, że ktoś racę zapalił, że jakieś pobili się, że tego. Tego, powiem panu, nie było takiej możliwości, żeby coś takiego się stało, wie pan. No. Jakaś ta moda przyszła później z Anglii, gdzie tam były zadymy, gdzie w końcu premier Margaret Thatcher zrobiła porządek z tym wszystkim i uspokoiła. Ja uważam, że dzisiaj kibic to powinien na dobre i na złe z reprezentacją, a część kibiców, którzy się uważa za kibiców, to są normalni, powiem panu, łobuzy. No, łobuzy, którzy przychodzą po to, żeby zrobić zadymę na ten i że oni są najważniejsi. Nie, nie. Kibic to powinien drużynie pomagać. To jest taki, wie pan, 12 zawodnik
na dobre i na złe. Jak się przegrywa, to trzeba dopingować, bo to jednak swojego się dopinguje, a nie gwizdać, racę palić, czy robić bałagan, czy dewastować siedzenia, wyrywać i stadion. Pytam o to właśnie dlatego, że był pan jedynym prezesem w XXI wieku Polskiego Związku Piłki Nożnej, który rozpoczął tą walkę ze stadionowymi chuliganami, a pana następca troszkę ich hobby, jakby nie patrzeć. No tak, no i później wyszła afera z tymi racami, że Legia bez publiczności grała. A przepisy UEFA i FIFA są jednoznacznie, zakaz. Wie pan, no to tak się mówi, wie pan. No, przychodzą, kiedyś przychodziły całe rodziny z dziećmi, tego nie było problemów, wie pan. A dzisiaj pan przyjdzie z dziećmi, ktoś zapali racę, rzuci, trafi w głowę, wypali oko czy coś, no wie pan, no. No nie, nie. To nie jest ta właśnie ta porażka, której się nie udało rozwiązać. No pan bardzo chciał to osiągnąć, ale brakowało czego? Wsparcia ze strony rządu? Ja myślę, że w tej chwili już zaczyna się robić też porządek na tym, bo wyłapują, co chwilę słyszymy w telewizji, że jakieś bandy kibiców, które nie dość, że za dymę też wchodzi to handel narkotykami różnych rodzajów, bo to mówiąc duża ilość publiczności, takich, jak to się mówiło, obuzów. No przecież nie tak dawno, nawet jak pan sobie przypomina, na Wiśle Kraków ten Misiek nożem przecież rzucił. No a jakby mu się tak wbił ten nóż, powiem panu, no. Pan uważa, że pan wie o tym doskonale, czy to jest problem, ja się pytam, czy to jest problem jednego klubu, nie, Wisły Kraków, czy w każdym ekstraklasie? To jest, nie we wszystkich, powiem panu, jest. Niektórzy... Nie mówimy o Termalice Nieciecza oczywiście. Tak, no, to nie mówimy o tym, ale kwestia polega na tym, że kluby jak zabierają układ nieraz z kibicami, to powinny na twardych warunkach tego, wie pan. Nie na tej zasadzie, że się przemyca, wie pan, racę i inne rzeczy na klub, a później klub płaci olbrzymie kary finansowe, wie pan. No. To teraz może już o sporcie. Drugi sezon z rzędu polska drużyna nie gra w europejskich pucharach. Smutno? No, bardzo smutno, powiem panu, bo chciałbym kibicować polskie drużynie. Nieważne, czy to będzie Legia, czy to będzie Lech Poznań, czy to będzie Lechia Gdańsk, powiem panu, ale żeby to była polska drużyna, no. No niestety, patrząc na naszą ligę i na poziom naszych tych zawodników, no musimy powiedzieć, że mamy kłopot. Kłopot jest jeden, że nasza młoda, zdolna młodzież nie ma gdzie grać, bo my ściągamy różnego rodzaju zawodników z Jugosławii, trenerów też różnego rodzaju, którzy ściągają swoich zawodników. I to nie jest problem tylko Polski, powiem panu, bo Włosi też narzekają na dzień dzisiejszy, że ich młodzi, zdolni piłkarze no nie łapią, nie mają miejsca u siebie w tych najważniejszych klubach i nie grają, wie pan. No wiadomo, że nie możemy nic z tym fantem zrobić, bo kiedyś była taka zasada, a nie byliśmy w Unii Europejskiej, że mogło tylko trzech grać w klubie. No a dzisiaj Unia Europejska, wie pan, no... Trzech może grać obecnie spoza Unii, prawda? Bo tak, chodzi... No a z Unii Europejskiej może grać 11 i żadnego Polaka nie będzie. No tak jak pan popatrza niektóre kluby angielskie, to tak jest. Nie? Na Arsenal czy gdzieś, no to tam jest 8-9 obcokrajowców i na tym. Ale to jest problem w stosunku do reprezentacji, powiem panu, bo nasi młodzi zdolni juniorzy gdzieś wyjeżdżają za granicę, do Włoch, do Niemiec, do Holandii, do Belgii, powiem panu, i gdzieś tam nam giną. No. Weźmy takiego Kapustkę, nie? Dobrze się zapowiadał chłopak i pojechał do Anglii, no ale to trzeba sobie dać sprawę z jednego, gdzie się człowiek wybiera, no wie pan. 1,90 m, tam jest walka taka, on wie pan, no mówmy sobie uczciwie, no. Moim zdaniem powinien zostać jeszcze chwilę w tym, no, w Krakowie, żeby się ograć, to jest raz. To tak jak Robert Lewandowski, nie? Był, poszedł do Lecha Poznań, tam się ograł, jak to się mówi, w pełnym ukształtowanym zawodnikiem kupił go Dortmund, a później Bayern Monachium, powiem panu. No. Także to no, mamy kłopot z reprezentacją naszą, bo w tych klubach, jak pan popatrzy no, na tą naszą zdolną młodzież, to rzadko. No. W tej chwili Szymański, no, młody chłopak w Legii Warszawa i drugi Frankowski w Jagiellonii. No.
Jak można rozwiązać ten problem? Bo to chyba chodzi o cenę bardziej, że zawodnicy z Bałkanów są po prostu, Chorwaci głównie, tak? Są po prostu tańsi niż Polacy. No ale też ściągamy z Hiszpanii trzeci lig, tam gdzieś, wie pan, czwarty jakiś zawodników hiszpańskich. Powiem panu, tego problemu się nie da rozwiązać ani, bo to są ekstraklasą spółki akcyjne. Jest właściciel i on decyduje, wie pan, nie? On chce mieć sukcesy, wyniki, ściąga trenerów, powiem panu, różnego rodzaju z tych, no i później są takie sprawy, że trener ściąga swoich zawodników, wie pan. Niech pan zobaczy, ile tu pościąganych zostało różnego rodzaju. To są prywatne spółki, wie pan, to nie ma takiego, że decyzyjnie jakąś, wie pan, PZPN może zadziałać czy coś. I tak dobrze działa, bo za drużynę, która najwięcej tych młodych zawodników ma u siebie swoich, to tam są jakieś nagrody, milion czy ileś złotych, powiem panu, w tych niższych klasach, powiem, na poproszenie. Ale to jest, wie pan, to jest ciężka sprawa na dzień dzisiejszy, no. No tak to, jak pan popatrzy, no tak to wygląda. Zresztą w Niemczech też, jak popatrzy pan na reprezentację niemiecką, no to też tych w Bayerze czy indziej to grają prawie, większa połowa to są obcokrajowcy. No. Niemcy zawsze słynęli z tego, że tam, prawda, Niemców było. Swoich, nie, ale tu jest kłopot mały. To jeszcze spytam o kilka kwestii. Jak stosunki z obecnym prezesem Zbigniewem Bońkiem? Zawsze były dobre, powiem panu, choć może na początku, ale jak pan dobrze widzi, ja marnego słowa nie dam powiedzieć na niego, a nie na mnie, wie pan. Czyli trzymacie się razem? Tak, tak. Wie pan, no, są pewne zasady, wie pan, że żaden ptak do swojego gniazda nie niesie kukułczego jajka, powiem pan. To jest taka zasada, no. Życzę mu wszystkiego najlepszego, wie pan. No, byliśmy na Mistrzostwach Świata, no nie wyszły, no, wie pan, te Mistrzostwa Świata. Jan Tomaszewski? Jan Tomaszewski, bramkarz. Bramkarz. Tyle. Nic więcej. Panie prezesie, to z którym z tych, albo może inaczej, Jan Tomaszewski po tych wypowiedziach pana, głównie w kontekście Euro 2012, stracił pana i już po prostu nie zyskał? Nie o to chodzi, panie redaktorze. No przecież powiem krótko, zwięźle. Nie chcę być złośliwy, powiem panu, no bo zawsze można być złośliwy, nie? Zawsze mówię tak, że byśmy jakiekolwiek mecz wygrali, to zawsze u siebie jedną bramkę więcej strzelił, on zawsze coś puścił. Chyba, no. Zresztą Jan Tomaszewski wcześniej nadawał i na Bońka, jak był, i na wszystkich. Powiedziałem, krótkie zdanie, bramkarz, tyle. Jerzy Brzęczek, spisze się? No, zaufał mu Zbyszek Boniek i muszę powiedzieć, panie redaktorze, że każdy trener reprezentacji na początku miał kłopot. Pan sobie przypomni Nawałkę, to też pierwsze mecze były nie za bardzo. Zbigniew Boniek po pierwszych meczach uciekł do Włoch i złożył dymisję. Pamięta pan? Tak, oczywiście, że pamiętam, powiem panu. Ja mówię, że trzeba dać mu czasu trochę, powiem panu. No nie można być tak, że już, bo już mamy mieć wyniki, bo to drużyna. Było widać to, była wielka euforia, wielki balon. Napompowali dziennikarze na Mistrzostwa Świata do Rosji, nie? Grupa, no wymarzona, no co tam Japonia, co tam Japonia, co tam, no my Kolumbia, a tam był jeszcze Senegal. Niepoukładany Senegal. Tylko nikt nie dał sobie, nie zapomniał, dał sobie pytania jednego. Przecież Senegal to jest druga reprezentacja Francji. Przeciwko zawodnicy z czołowych lig europejskich. Ale wszyscy rodzeni we Francji. Wszyscy grali w młodzieżówkach francuskich. Nie tylko załapali się do pierwszej reprezentacji, nie? Bo to była kolonia francuska i dalej jest, no, jak mówię, po francusku się mówi. Oni urodzeni we Francji grali tego i wybrali, po rodzicach wybrali Senegal. Tam był jeden z Senegalu zawodnik, tylko, powiem panu. Widzieliśmy, jak są niepoukładani, nie? No. Znakomicie zorganizowani. Oczywiście na ten. Także muszę powiedzieć tak, że jestem trochę zaszokowany postawą dziennikarzy, bo już jedziemy, już tam będziemy na ten. No. To chyba w narodzie polskim po prostu tkwi coś takiego, taki hura optymizm albo hura pesymizm. A później, wie pan, no jedziemy na zawodników, wie pan. No, ja myślę, że trochę też brakło wtedy tej reprezentacji trochę dyscypliny, powiem panu. Bo te obozy, jeden przyjeżdżał, drugi nie przyjeżdżał. A tu mówię, dać trzeba Jurkowi Brzęczkowi trochę czasu. Powiem panu, niech on sobie poukłada. Patrząc na perspektywę najbliższych 5-6 lat,
to nie spodziewamy się już chyba takiej generacji, jaką mieliśmy. Trójka z Dortmundu, dobry bramkarz, Krychowiak. No, Piszczek zrezygnował z tego. Ostatnie chyba, wie pan, podrygi, no to są Błaszczykowskiego, nie? Choć ostatnio nie widziałem, żeby grał w Bundeslidze. W Pucharze Niemiec usiadł na ławce. Na trybunach. A, przepraszam, no. No, no, w związku z powyższym, no, nie gra nawet u siebie w Bundeslidze. No wie pan, no, nie chcę komentować tej sytuacji, wie pan. No, są pewne zasady takie sztywne u nas były kiedyś, tam, naszych czasów, że musiał pan grać w pierwszym zespole klubowym, wie pan, żeby grać w reprezentacji. Dzisiaj Piotr Żyliński nie gra w zespole klubowym, ale dostaje powołania. Ale wchodzi. Wchodzi i gra i mecze ligowe, nie wszystkie, ale grywa. I nieraz od początku, nieraz wchodzi 45 minut, nieraz gra 60 minut i schodzi, powiem panu. To samo Milik, nie? Pytam o Piotra Zielińskiego, dlatego że Jan Tomaszewski właśnie mówił zawsze, że ten piłkarz się nie nadaje do reprezentacji. Widzę, że różnicie się na wielu płaszczyznach. No ja już panu powiedziałem, no, Jasiu Tomaszewski ma swoje jakieś widzimisię, jakie takie rozwiązania tego, ale... Też się złapał za trenerkę w ZŁKS-ie. Ile był? 2 godziny? Bo mu coś... Nie wiem. No właśnie. To nie jest tak, jak mu się zdaje, wie pan, że się nie nadaje. Nadaje się to. Według niego to też nie chcę mu przypominać jego kart historii, jak on zaczyna w reprezentacji. Chodzi o to ustawianie meczów wcześniej? Nie, to jest to, to. Mówię o reprezentacji. Ja przecież... Po którymś tam meczu wyrzucili go, przecież nie był. Jego Strejda odbudował w młodzieżówce, a później Kazio Górski go do reprezentacji ściągnął. No, przecież słynny mecz z Niemcami, gdzie tam trójkę mu wrzucili na stadionie. Ale to wie pan, to nie ma o czym mówić. To. Dla mnie to... ja z poważnymi ludźmi mogę podyskutować, ale nie z niektórymi. No. Dobrze, to z którym w takim razie z pozostałych orłów Górskiego trzyma pan obecnie najlepiej? Mówiliśmy tutaj o Janie Domarskim, ale tak. Kto jeszcze? Ja się, znaczy wie pan, jeszcze jak człowiek był trochę w formie i się ruszał, nie, bo to już prawie 70 za rok będzie na karku, nie, no to powiem panu, to człowiek się spotykaliśmy, no, ale spotykam się tak i z Dzisiem Kapką, z Kmiecikiem, z Markiem Kusto, powiem panu, z Władkiem Żmudą, mam bardzo ścisły kontakt, no, widzę się ze Zbyszkiem Bońkiem, no, bo to jak mamy te walne, niewalne, to człowiek się widzi, spotyka, powiem panu. A Kaziu Greń? No to nie był oczywiście piłkarz. Skończył tak, jak powiedziałem. Panie redaktorze, przecież ja mu to przewidziałem, no. Jak skończył z jakim. No i nawet nie wiem, co się tam dzieje, powiem pan, z nim. Wiem, że ma chyba jakieś sprawy sądowe za wyprowadzenie pieniędzy z Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej. Nawet nie wiem. Powiem panu, nie interesuje mnie ten człowiek. No. Dobrze, panie prezesie, to na koniec przechodzimy do lokalnego podwórka. W szczytowej formie, w ile pan robił setkę tutaj na stadionie? Wie pan, już kiedyś powiedziałem w żartach setkę, wie pan, bo pan mi zadał takie sobie pytania i tak samo musiałbym panu odpowiedzieć. 3 sekundy. No. może pan to jeszcze zaprezentować tutaj? Nie. To na koniec. Podkarpackie drużyny. Starmielec, bo pan z Podkarpacia pochodzi, więc na pewno leży panu podkarpacka piłka na sercu. Nie ma już Kazimierza Grenia, ale są drużyny. Zostały Starmielec w pierwszej lidze, później mamy 3 drużyny z Podkarpacia w drugiej klasie rozgrywkowej, no i reszta już coraz niżej. No powiem, no brakuje. Brakuje tego, wie pan, żebyśmy oglądali tą ekstraklasę w naszym województwie. Były czasy świetności Podkarpacia, gdzie była Stalowa Wola, Siarka Tarnobrzeg, Stal Mielec, Iglopolt, Dębica, przecież była w pierwszej lidze. Był okres, że i Stal Rzeszów była, nie? Ale później była w drugiej lidze była Stal Rzeszów, Karpaty Krosno, Resowia, powiem panu. No, był to ośrodek tu na Podkarpaciu, jeden z takich silnych ośrodków, który miał tych pierwszoligowych zespołów, bo tak to się nazywała pierwsza liga, powiem pan. No, czekamy już kupę lat, wie pan, z utęsknieniem, żeby któraś
zespołów awansował do tej ekstraklasy i że powspominać dobre czasy. No bo teraz, jeśli chodzi o piłkę na najwyższym poziomie, to jesteśmy białą plamą. No mamy w pierwszej lidze Stal Mielec, w drugiej lidze mamy Resowie, Stalową Wolę i Stal Rzeszów. Siarkę. Siarkę. I tu mamy Stal Rzeszów, która no ma duże szanse. Wiem, że tam się w czołówce jest w tej chwili. Nie no, na pierwszym miejscu? Tak, w tej chwili, przez 16 kolejkach. Że może awansować do tej drugiej ligi, powiem panu. No. Największe szanse na ekstraklasę w perspektywie 5 lat pokłada pan w Stali Mielec, czy jednak w naszpikowanej pieniędzmi Stali Rzeszów, choć teraz obecnie tyle dopiero w trzeciej lidze? No powiem panu, to jest tak w naszpikowanym. No, Stal Mielec, żeby awansowała, to jest mój klub, tam się wychowałem, do ekstraklasy, to musi mecze u siebie wygrywać. Rok temu było bardzo blisko awansu do ekstraklasy. No i końcówka okazała się, wie pan, tak, a inna, bo byli nawet na drugim miejscu, na tym i to się wszystko rozleciało. Nie? A dzisiaj, wie pan, jesteśmy w środku tabeli, wie pan, nieźle grają na wyjazdach, bo przywożą tego, no ale u siebie no, nie mogą meczu wygrać. No, teraz ostatnio wygrali ze 100 milem Olsztyn, ale u siebie przegrali przecież 2 mecze, zremisowali chyba z 4. Wie pan, a jeśli chce się awansować do ekstraklasy, to te mecze grając u siebie z takimi, wie pan, Tychami innymi, czy Suwałkami, musi pan te mecze u siebie wygrywać, panie redaktorze. No. Ale ostatnio chyba z miesiąc temu strzelili bramkę grając w 9 przeciwko 11 zawodnikom. Zdarzały się takie sytuacje, to jest ewenement, prawda, w piłce nożnej? No zdawało się, no tak się zdawało jak w ekstraklasie, nie? Śląsk Wrocław grał z Wisłą Płock, Wisła Płock od tam 30 którejś minuty w 10 i strzeliła 3 bramki, powiem panu, no, na tej zasadzie. Na dzień dzisiejszy nie przewiduję, żeby w tym roku Mielec powalczył o tą ekstraklasę, wie pan. No zobaczymy, życzę, ściskam kciuki. Powiedziałem, że środek tabeli, jak będzie, to będzie dobrze, bo wie pan, skończyli teraz tą, jakby powiedzieć, jesienną, nie? Ale jeszcze dograją parę z meczy z rundy wiosennej. Z rundy wiosennej. A wie pan, ta runda wiosenna na wiosnę będzie tragedia, bo to będzie część walczyło o wejście, a część będzie o utrzymanie. To już, to wie pan, to jest całkiem inaczej. A to jeszcze mamy, tu straciliśmy, tam odrobimy, to tego. Tam już nie będzie do drabiania, powiem panu. No. No już był taki okres w tej chwili, że jakby nie wygrali w Burgbecie, nie wygrali z Stomilem Olsztyn, no to by byli w dole tabeli i trzeba by się bać, że ewentualnie mogą spaść. No. Panie prezesie, na koniec, jakieś marzenia jeszcze pan ma? Czy jest pan spełnionym człowiekiem? Jak marzenia? Powiem ci tak, w zasadzie jestem spełnionym człowiekiem, bo tam mam rodzinę, mam wspaniałe dzieci, mam wspaniałych wnuków, powiem ci szczerze. A poza tym jestem wesołym emerytą. Emeryturka jest, tak? Jest, tak. Otóż jestem oto. Choć ja poszedłem, bo to był ten stary układ jeszcze, nie 67 lat, nie? To od 36 lat poszedłem, bo oni tam dokładali, nie? Na ten emeryturę. Wie pan, jak jest zdrowie i spokój, no to... To niczego więcej nie trzeba życzyć. Nie. Zdrowia, wie pan, na ten, także wie pan. Wszystko mi się podoba w każdym razie. Chciałem zaznaczyć. Wszystkiego dobrego w takim razie i dużo zdrowia. Nie ma sprawy. No, trzymajcie się.